Witajcie kochani, dziś chciałabym pokazać Wam przepisy na bardzo proste dipy, które idealnie sprawdzą się do dań z grilla, przede wszystkim do mięs, warzyw, ale także do owoców morza. Pierwszy dip jest na bazie majonezu, dlatego też potrzebujemy 200 ml majonezu, dwie duże łyżki ketchupu, duży kieliszek wytrawnego białego wina, przyda się też papryczka chili, sok z cytryny, natka pietruszki, koperek oraz sól i pieprz. Majonez lekko mieszamy. Dodajemy przygotowany ketchup, sok z cytryny, dodam sól oraz pieprz, dodam wino, dodaję teraz łyżeczkę posiekanego koperku i łyżeczkę posiekanej natki pietruszki i na koniec troszkę papryki chili, którą posiekam w drobną kosteczkę. Zabieramy się teraz za przyrządzenie następnego dipu. Będzie to bardzo prosty dip czosnkowy. Potrzebujemy pół szklanki majonezu, pół szklanki jogurtu naturalnego, czosnku, cytryny, zielonego koperku, soli i pieprzu. Majonez i jogurt przekładam do większego naczynia, mieszam, dodaję łyżkę soku z cytryny, 4 małe ząbki czosnku przeciskam przez praskę. Dodam teraz dużą garść pokrojonego koperku i wymieszam. Nasz dip doprawiam solą i pieprzem. Dip jest już gotowy, odstawiam, aby przeszły sobą wszystkie smaki. Trzeci dip jest równie prosty jak poprzednie. Głównym składnikiem tego dipu są serki topione. Mam tutaj 200 g serka topionego, naturalnego, łyżeczkę papryki, koperek oraz 1/3 szklanki mleka. Zaczniemy od podgrzania mleka. Dodaję serek topiony. Mieszam do czasu, aż się serek rozpuści. Do roztopionego serka i delikatnie przestudzonego dodaję paprykę oraz posiekany koperek i dokładnie mieszam. Wszystkie składniki nam się wymieszały. Polecam ten dip podawać, jak jest letni, bo ze względu na to, że głównym składnikiem jest tutaj ser topiony, to dip nam będzie robił się po prostu coraz bardziej gęsty. Zachęcam Was, kochani, do przygotowania w ten sposób dipów. Bardzo fajnie sprawdzą się do potraw z grilla. Nie ukrywam, że moim faworytem jest ten jasny dip czosnkowy. Jest bardzo prosty w przygotowaniu i naprawdę bardzo smaczny.